Siemaneczko. Biorę dzisiaj parę murzynów na lot. To jest, co karmiły tego mewka. Samica jest ciężko samemu tu ukręcić coś. Samica jest z 20 roku. Numer chyba ma 41, jak się nie mylę. Ta 41. Zrobiłem im sprayem znaki zielone i ogony. Karmiły tego małego mewka. Wczoraj widziałem, że już nie bardzo im się chciało, dzisiaj to już w ogóle. Tu jest samiec, on jest tylko na skówkach. Dzisiaj już im się znudziło karmienie, już im się chce jajeczek. No to będą miały jajeczka na 15 km. Przyjdą, to przyjdą, nie, to oszczał ich. Nie zależy mi na takich gołębiach. Nie chcą karmić, to wyjazd z nimi. Musiałem mewka przerzucić pod inne. Nakarmiony już jest. Potem myślą, że będą, kurwa, siedziały i żarły darmo. Nie ma. 15 km pogodę mają, będą miały pod wiatr. Jadę do taty, tam je wypuszczę. Nigdy mają. Zobaczymy, jakie mocne lutniki z nich. Idę jeszcze wziąć pocztową, tą z koło brzegu. Też ją puszczę, niech się przeleci, zobaczymy. Dobra. Później coś dogram, pozdro. 16:20 jestem u taty, panowie, gołębie są już przygotowane. Zaraz po spustamu to zrobimy. Siostrzeniec tam goni. Ostro. No i tak lepiej latają jak moje. Bo jeszcze druciarzy. Ale się jest tu tego. Jeszcze ile nie lotów. Masz, szefie, ganiaj. Sobie pójdę, otwieram swoje. Tu jeszcze kilka siedzi. Te tutaj latają. Otwieram swoje. I poszły. Teraz niech się pomęczą. Pójdą w stado, będą miały przeprawę. 15 km wypuszczone w pół do. W pół do piątej, panowie. Kara musi być. Nie ma karmienia, będzie locik. Ja z tego towarzystwa. Nie wiem, czy to pocztowa jest tutaj. Znaczy się wypuściłem, ale czy pewno chodzi z nimi. Zobaczymy, czy wrócą koczkodany. Ile druciarzy. Zobaczymy, jak moje se poradzą. Dobra, krótki film, później coś dogramy. Wróciłem od ojca. Chyba murzyny są. Jest godzina 18.
moja Krymka tutaj chodzi. Czerwona, co w garażu siedziała. Wypuściłem ją, ona u mnie latała za młodego, później była na u kolegi rok. Ale nie boję się, bo to gołąb jest, który latał. Także nie przejmuję się tym, że ona gdzieś pójdzie albo zginie. Ona zna tutaj swój gołębnik. Jako młódka tu była wychowana. Szkoda, żeby ją Kubuś walnął, ale na razie wrzuciłem ją tutaj, żeby mi się nie parowała z tym czarnym. On teraz następne jajka goni. Później ją tam dorzucę. Widzę, że tutaj te murzyny, co wypuściłem u taty, są. Ogony mają podmalowane, to widać. Raz zobaczymy, niech zejdą. Czy to faktycznie będzie to. O, jest. Ta, jest jeden, o, to jest ten samiec. On ma takie znaki zielone zrobione. Nie wiem, czy to będzie widać teraz, bo tutaj słabo. Jasne znaki, on miał tylko same skówki. Pomalowany lekko ogon. Zobaczymy, czy mi się uda złapać tą kitę. Nie, uciekł. Tam jeszcze chodzą. Tak, ten samiec przyszedł. Dobra, jak zejdzie samica, to dogram. Zeszykuję się do... A, jest, samica zeszła. Teraz pójdzie do niej gruchać. One były parą parzystą. Że nie są głupie gołębie. Stały na dzień dobry 15. Dały sobie radę. Ale jak to kolega youtuber Bolek z Elbląga, pozdrawiany pana Bolesława, powiedział, że ostatni lot robi u mnie, to ja ostatni lot murzynów zrobię u niego, żeby było ciekawiej. Także tak jak widzicie, siedzą, przyszły. Dobra, później jeszcze je pokażę. Samica tu teraz zaczyna schodzić. Samiec. Ona ma numer 41, a widać pomalowany ogon lekko. O, i u samca to samo. Jasne znaki zielone. Jak widzicie, samiec jest. Zgarnę. A tu jest samica. Tu jest jego panienka. A tam leci kita wymalowana. Widzicie? To jest ta samica. Ma numer 41, ma. Dobra, tak to wygląda. Nie będziemy zaczynać chyba lotów starych gołębi od piątki, tylko chyba zaczniemy od dyszki. Tak, żeby się nauczyły. Niech popracują, nie chcą przy domu pracować, będą pracowały gdzie indziej w locie. Nieważne, czy będą szły godzinę, czy 5. Będą wiedziały, co to latanie. Dobra, pozdrawiam. Do następnego.